Bardzo dziękuję za bardzo liczne pytania. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć czas, żeby na wszystkie odpowiedzieć, choć część się pokrywa, także być może odpowiedzi będą w jakiś sposób jednak satysfakcjonujące, nawet dla tych, których pytania ewentualnie się nie zmieszczą. A więc, żeby nie przedłużać, ja zacznę już od pytań. Będę czasami ewentualnie trochę streszczał, także proszę się o to nie obrażać. Zacznę od tego pytania, które dostałem w ogóle jako pierwsze. To było pytanie do księdza Piotra, mianowicie. I to jest pytanie, chciałem je również w może troszkę innej formie zadać księdzu Piotrowi, słuchając jego wykładu, a więc jak najbardziej się z tym pytaniem utożsamiam. Co atrakcyjnego mogli współcześni teologowie zobaczyć, jak na przykład Ratzinger czy Wojtyła, ale pewnie dotyczy to innych, w filozofii Hegla? Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, cóż mogli zobaczyć atrakcyjnego? Znaczy, to jest złożona sprawa, bo na pewno wiele było powodów, dla których filozofia Hegla stała się. Czy używać tego dobrze? Czy nie zmęczony już? Czy teraz mnie słychać? Tak? Dobrze? Więc na pewno wiele powodów skłoniło współczesnych myślicieli do tego, aby iść tropem współczesnych. Znaczy tych współczesnych teologów, żeby iść tropem współczesnych filozofów. Niewątpliwie pewnego rodzaju atmosfera intelektualna, pewna moda, pewne utarte jakieś wzorce myślenia, które stają się potem przyzwyczajeniami, tak jak i w innych obszarach naszej działalności. Ale tutaj warto właśnie podkreślić to, że filozofia idealistyczna, przeciwnie niż filozofia realistyczna, że jest raczej, można powiedzieć, próbą pewnego rodzaju twórczości intelektualnej. To znaczy nie tyle chodzi tutaj o odkrywanie rzeczywistości takiej, jaka ona została przez Boga stworzona, tylko chodzi ostatecznie właśnie o zastąpienie jakby Boga swoim własnym intelektem, boskiego umysłu swoim własnym intelektem, że tutaj właściwie spośród tych trzech jakby też rodzajów takiej aktywności, tak jak to Arystoteles już definiuje, że jest teoria, jest praxis i poiesis, jest działalność kontemplacyjna wobec tego, ale także praktyczna i ta wytwórcza, poetyczna, że współczesna filozofia właściwie bardziej przypomina tą działalność wytwórczą, że chodzi właśnie o tworzenie pewnych takich czy innych koncepcji. I zobaczmy, że duch ludzki, znaczy nie w sensie takim heglowskim duch ludzki, ale po prostu ludzka dusza, ludzki umysł skażony grzechem pierworodnym będzie miał pewne konotacje do takiego właśnie uprawiania filozofii, że będziemy mieli jako tacy, jako skażeni grzechem pierworodnym, będziemy mieli pewnego rodzaju taką tendencję do tworzenia według własnych jakichś po prostu pomysłów rzeczywistości, że gdyby profesor czy kardynał Ratzinger, czy gdyby Benedykt XVI trzymał się świętego Tomasza, to niewątpliwie objętość, ilość kartek, liczba kartek, czy właśnie liczba książek, które zostały wydrukowane, zapisane myślami tegoż właśnie teologa, byłaby dużo mniejsza. Dużo mniejsza, dlatego że musiałby często po prostu dawać jakieś odnośniki do świętego Tomasza, pisząc, że właściwie to wszystko Tomasz wiedział, ja tylko jakiś pewien aspekt tylko staram się rozjaśnić tego, co święty Tomasz i tak już w zasadach już właściwie podał i że tak naprawdę niczego nowego nie tworzę, bo ja już tylko powtarzam to, co jest znane od kilkuset lat. I na tym też polega, powiedzmy, jedna z przyczyn takiej małej względnej popularności filozofii realistycznej, że wymaga po prostu większej pokory, bo właściwie człowiek niewiele może wytworzyć wtedy, tak? Bo po prostu to, co wymyśli, się okazuje później jest tylko pewnym jakimś konkretnym sposobem ukazania tej ogólnej prawdy, która i tak już światu jest znana. Natomiast jeżeli jesteśmy filozofami idealistycznymi albo idziemy jako teologowie, idziemy właśnie jakby w tym ciągu
systemu filozofii idealistycznych, wówczas bardzo łatwo staniemy się bardzo płodnymi autorami, bardzo nowoczesnymi, nowatorskimi, chociaż i tak nasza filozofia będzie, czy teologia będzie wtedy odtwarzaniem pewnych tych starych schematów, ale ciągle jakby w nowych szatach, ale ciągle jakby w nowej postaci, bo tak jak jest właśnie jedna prawda, tak błędów jest zawsze dużo więcej. I moim zdaniem to jest jedna z takich mało może docenianych, czy rzadko jakoś wspomnianych przyczyn, dla których filozofia idealistyczna jest tak bardzo, można powiedzieć, inspirująca dla współczesnych myślicieli. No i jeszcze oczywiście kwestia bardzo ważna, to jest ta moda intelektualna i po prostu kreowanie pewnej mody powoduje, no i potem jeszcze musimy pamiętać o jeszcze jednej sprawie, a mianowicie to, że jedna sprawa to są myśliciele, to są ludzie, którzy mają zawsze jakieś wybitne, wybijające się umysły, a druga sprawa to jest kwestia tego, jak którzy i które pomysły i którzy autorzy są promowani. W jaki sposób następuje recepcja nie tyle w świecie jakichś specjalistów, tylko w tym świecie takich, powiedzmy, normalnych ludzi. To znaczy, co jest promowane. I to jest też oczywiście również przyczyna, dla której ta współczesna filozofia, która właśnie o tym zawsze pamiętajmy, która zamyka nas, zamykając nas przed światem konkretnych bytów jednostkowych, zamyka nas ostatecznie przed Bogiem, bo wtedy nie możemy już dojść do Boga. Wtedy możemy już tylko wierzyć, ale tylko w sensie fideistycznym, więc w sensie niekatolickim. Zamyka nas przed Bogiem, zabiera nam podstawę dla łaski. I to jest właśnie ten największe nieszczęście tej złej filozofii. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do pana redaktora. Czy teologia Józefa Ratzingera, czy też Benedykta, ma jakieś związki z teologią francuskiego jezuity Teilharda de Chardin? Ewolucjonizm wydaje się wyglądać podobnie w obu przypadkach. Znaczy, nie starczyło mi czasu, ale gdybym miał trochę więcej, to ten końcowy cytat, który Państwu przytoczyłem, on zawiera w sobie odpowiedź na to pytanie. To jest rzecz oczywista dla wszystkich badaczy, myśli, czy powinna być oczywista, choć dzisiaj się to neguje. Istnieje ścisły związek między sposobem myślenia Ratzingera, a tym, co przedstawiał Teilhard de Chardin. W książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzinger powołuje się bezpośrednio na Teilharda de Chardina, przejmuje od niego całą kategorię pojęć, przejmuje od niego rozumienie ewolucji jako pewnej koniecznej siły, która sprawia, że materia dąży do swego ostatecznego celu, który jest Bogiem czy punktem Omega. Mówię czy, bo za wszystkie w każdym przypadku takiego panteistycznego ewolucjonizmu jest różnie nazywane. Sam bezpośrednio cytuję Teilharda i mówi o tym, że mimo pewnych, Ratzinger delikatnie dystansuje się od Teilharda de Chardina tylko w tym sensie, że mówi, że czasem niektóre pojęcia są zbyt biologistyczne, takiego określenia używa, ale co do zasady Teilhard jest myślicielem właściwym, słusznym, tym, który odpowiedział na te pytania tak jak trzeba. I przy czym, żeby była jasność, to nie jest tylko książka Wprowadzenie w chrześcijaństwo, żeby to nie było tak, że później Józef Ratzinger zmienił swoje podejście do Teilharda. Oczywiście on je bardziej zniuansował, ale w zasadach, to się nazywa zasady teologiczne, mówi właśnie również o Teilhardzie de Chardinie jako o tym, który dał właściwy impuls, właściwy kierunek. Co więcej, twierdzi nawet, że konstytucja Gaudium et Spes powstała właśnie wskutek inspiracji Teilharda, że on jest właściwie takim duchowym autorem tej konstytucji. W książce Duch Liturgii pisze o liturgii kosmicznej, nawiązując właśnie do Teilharda de Chardina. I mówi o nim, no to już jest wtedy kardynałem, prefektem kongregacji nauki wiary, więc nie można tak otwarcie wyznawać, że jest uczniem Teilharda, powiedzmy. Więc posługuje się tam taką formułą, no, że ze względów zrozumiałych ta teoria teilhardowska nie spotkała się z uznaniem. Tam jest taka zręczna formuła. Myślę, że w kategoriach filozoficznych ta książka i inne książki profesora Ratzingera, później kardynała Ratzingera, były taką próbą pewnego rodzaju rozwinięcia Teilharda de Chardina, bo Teilharda wszystko rzeczywiście to było takie dążenie od materii przez świat roślinny, zwierzęcy, ludzki, aż właśnie do tego punktu szczytowego.
A tym wkładem, jeśli tak można powiedzieć, Ratzingera było pokazanie, tak jak on to sobie wyobrażał, czy można powiedzieć, był znacznie silniejszy wpływ hegelizmu w myśli Ratzingera, mniej biologii, a bardziej jakiego pojęcia właśnie, że duch obiektywny przychodzi w duch subiektywny, teza, antyteza i synteza, to są wszystko te elementy hegelowskie w myśli Ratzingera. No i też dodatek, którego u Teilharda jest mniej, czyli znacznie więcej, czy ten radykalny personalizm. To też jest ciekawy zabieg. Nazywa się to personalizmem, a jest de facto antypersonalizmem, prawda? Bo to, co Państwu staram się pokazać, że w myśli Ratzingera osoba znika, osoba staje się czystą relacją, prawda? Staje się tylko czymś pomiędzy dwoma bytami, jest stosunkiem. W myśli klasycznej relacja jest tylko jedną z kategorii, którą posługuje się Arystoteles, później to zresztą Święty Tomasz za chwilę przyjmuje, czyli jest jedną z form opisu substancji, opisu bytu. U Ratzingera ta relacja staje się czymś absolutnie kluczowym i w związku z tym osoba zostaje paradoksalnie zdepersonalizowana, ale nie jest niczym stałym, nie jest niczym, co miałoby byt w sobie, i miałoby go dla siebie, jest wyłącznie odniesieniem. Tak? To jest to nowum, które do myśli Teilharda wprowadza Ratzinger. No i moim zdaniem no to w tym sensie z jednej strony jest kontynuatorem, a z drugiej strony wprowadza tam wątki nowe, czyli przede wszystkim tę tradycję hegelowską i tę tradycję tak zwaną personalistyczną, którą z kolei bierze od Martina Bubera, takiego żydowskiego myśliciela z książki Ja i Ty, rzecz, która wywołała w swoim czasie ogromne poruszenie w latach 20., 30. XX wieku. Bubera zresztą we wprowadzeniu cytuje i wielokrotnie się do niego odwołuje właśnie jako jednego z głównych myślicieli pozwalających zrozumieć, czym jest ta jego zdaniem osoba. Mówię, to jest rozumienie zupełnie sprzeczne z tą tradycją katolicką. Bardzo dziękuję. I ponownie pytanie do księdza Piotra, a raczej dwa pytania, które wcale w jedno. Najpierw, czy częściowa prawda jest prawdą w kontekście tego, że Bóg umieścił niejako więcej prawdy w rzeczywistości, niż my jesteśmy w stanie poznać? I to drugie pytanie, jak i gdzie szukać prawdy, jak weryfikować i falsyfikować informacje? Rzeczywiście dość trudne zagadnienia, bo one dotyczą już tego, jak w praktyce prawdę odkrywać. Oczywiście, jeżeli na przykład widzę człowieka idącego ku mnie i jeżeli jestem w stanie poznać, że jest to człowiek, ale nie mogę rozpoznać dokładnie, czy jest to, dajmy na to, Jan, czy to jest jakiś Wojciech, to nie, znaczy poznaję prawdę dotyczącą faktu jego człowieczeństwa, tej właśnie tego bytu, który się do mnie zbliża. Prawdę jestem w stanie poznać, natomiast to, że w tym przypadku nie jestem w stanie poznać całej prawdy, którą też no nie, jakby nie całą prawdę o danym człowieku, bo wiemy, że to też jest jeszcze coś innego, ale że nawet w takiej kluczowej, w niektórych sytuacjach sprawy, jak imię tej osoby, tego bytu nie jestem w stanie podać, nie oznacza, że w ogóle moje poznanie nie ma jakiejkolwiek wartości, więc widzimy, że sprawa jest bardzo złożona i na pewno byłoby rzeczą bardzo niebezpieczną, gdybyśmy próbowali zupełnie zrelatywizować i traktować nasze możliwości poznawcze jako właściwie nieistniejące, skoro nie jestem w stanie w konkretnym jakimś akcie poznać prawdy na tyle, na ile jest to jakoś mi potrzebne. Już nie mówiąc o tym, że no to właśnie jak mówi filozofia tomistyczna, jakby to wszystko, co Bóg umieścił w rzeczy, to jest jedno, a to, ile my jesteśmy w stanie odczytać z niej, to jest drugie. I trochę to przypomina też, no, znaczy to właściwie jest doświadczenie znane nam wszystkim, że jesteśmy w stanie czytać książki, jakieś powieści czy opowiadania. Niekoniecznie musimy rozumieć każdy wątek czy każdą linijkę z książki, by zrozumieć mniej więcej, o co chodzi. To jakby nie oznacza, że w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie wniknąć w rzeczywistość. Tak naprawdę jako ludzie jesteśmy istotami o dość słabej kondycji, jako gdybyśmy byli aniołami.
aniołami, gdybyśmy dysponowali poznaniem poprzez pojęcia wlane i gdybyśmy, tak jak właśnie anioł, byli wolni od różnych błędów poznawczych, gdybyśmy tego typu błędów poznawczych, tak? Gdybyśmy za pomocą tej siatki pojęć od Boga otrzymanych mogli w sposób zupełnie pewny poznawać prawdę i ją kontemplować, bez możliwości na przykład zapominania czy innego typu, tego typu jakichś takich poślizgów poznawczych, to wówczas rzeczywiście, nawet wówczas sprawa tej komprehensywności naszego poznania no jeszcze by mogła wątpliwości budzić, a w sytuacji, kiedy jesteśmy ludźmi, jesteśmy bardzo osłabieni i nasze poznanie nie jest tak skuteczne, jakbyśmy chcieli, ale jednak nauka, właśnie ta na przykład nauki empiryczne, które pokazują słabość naszego poznania tak naprawdę, które pokazują to, że w przypadku fizyki to jest bardzo dobrze widoczne, gdzie pewne hipotezy okazują się często zupełnie nietrafione, a jednak prowadzą nas wcześniej czy później do jakichś ustaleń, które mimo też ciągle pewnej swojej takiej słabości jakoś nas do prawdy doprowadzają. Więc sprawa prawdy, jej konkretnego poznawania jest sprawą bardzo skomplikowaną i jeżeli chodzi o te kryteria prawdziwości, to nawet właśnie te zupełnie, jak żeśmy ustalili, zupełnie fałszywe definicje prawdy, czy to definicja najgorsza, polegająca na niesprzeczności, na samej tylko niesprzeczności myśli, czy te definicje prawdy, które odwoływały się do jakiejś opinii o komunizm, do jakiegoś konsensusu, czy te, które szukały, bo też są takie definicje prawdy, które tej właśnie prawdziwości upatrują przede wszystkim, trochę to jest nawiązanie do Kartezjusza, w pewnej takiej jasności pojęć, w jakiejś ekonomii wyjaśniania rzeczywistości. Otóż te wszystkie definicje, chociaż jako definicje pozostają fałszywe, to jednak można by w nich zauważyć coś sensownego, coś wartościowego, dlatego że one oczywiście tylko częściowe, ale jednak ukazują nam takie częściowe, niedoskonałe, takie pewne takie jakby warunki, czy pewne takie, no, takie jakby elementy, które będą nas do prawdy prowadziły. Dlatego, że no, właśnie znowu przykład fizyki. Pierwszą rzeczą, jeżeli się jakąkolwiek hipotezę się stawia, pierwszą rzeczą sprawdza się, czy nie prowadzi do absurdu, czy nie jest ona ze sobą sprzeczna. To jest pierwsza sprawa w jakiejkolwiek hipotezie w dziedzinie nauk empirycznych. To jest pierwsza rzecz, czy nie wyprowadza jakby poza jakiś ten system tych jakichś założeń, czy nie jest też sprzeczna z jakimiś poprzednio zweryfikowanymi twierdzeniami. Następnie sprawdza się, czy jest to rzeczywiście hipoteza w miarę prosta, bo z doświadczenia wiadomo, że te najprostsze jakieś hipotezy okazują się często bardzo dobre. I tu też można dostrzec właśnie znowu jakieś odwołanie do tej pragmatystycznej koncepcji prawdy. Jako definicja jest ona fałszywa, ale w praktyce, jeżeli szukamy jakichś takich no, właśnie jakichś sposobów dojścia do prawdy, wówczas okazuje się, że możemy czegoś nauczyć się, nawet od tych fałszywych koncepcji i nie wolno nigdy nam mylić prawdy, definicji klasycznej zastępować tymi fałszywymi definicjami, ale jednak jako takie okazują się one właśnie, można powiedzieć, użytecznymi. Tak właśnie w przypadku fizyki się postępuje, to znaczy patrzy się na wszystkie te elementy, nie tylko zresztą oczywiście fizyki, patrzy się na niesprzeczność, patrzy się na pewien konsensus, zwraca się uwagę na to, czy rozwiązanie jest po prostu ekonomiczne jakby z punktu widzenia matematycznego, czy jest też piękne od strony takiej matematycznej. Też okazuje się często jakby z doświadczenia, że te rozwiązania właśnie jakby symetryczne, matematycznie jakoś uproszczone, one okazują się często tymi, które faktycznie mają coś wspólnego z rzeczywistością. I trudno jest oczywiście od razu zakładać, że każde takie rozwiązanie, każda taka teoria matematycznie spójna i piękna będzie prawdziwa, każdy to rozumie, ale pośród tych w praktyce w pierwszej kolejności szuka się prawdziwej koncepcji. Więc jednak mają
nieco wspólnego ma rzeczy, te fałszywe koncepcje prawdy, fałszywe definicje, coś jednak z prawdą mają wspólnego, jakby pomagają nam dochodzić do prawdy, ale sama kwestia dojścia do prawdy to już jest sprawa dużo bardziej złożona. Są jeszcze jakieś drugie, tak? Pytanie, coś jeszcze? Nie, to już było tak. Już jedno i drugie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie redaktorze, tak się zaczyna kolejne pytanie i myślę, że to pytanie ma potencjał, żeby wzbudzić pewne emocje. Mianowicie, czy środowiska katolickie, takie jak Polonia Christiana, można traktować jako semi-arian? To właśnie z tych środowisk wychodzą głosy opowiadające się za szybką beatyfikacją Benedykta XVI. Ja szczęśliwie nie prezentuję tutaj środowiska takiego lub innego, tylko siebie, więc mogę powiedzieć, co uważam na temat szybkiej beatyfikacji Benedykta XVI. I rozumiem, że chodzi o różne głosy, owszem, sam zresztą w tygodniku to rzeczy mogą Państwo przeczytać niektórych publicystów, którzy uważają właśnie, że Benedykt XVI był tą odpowiedzią na tą ortodoksyjną odpowiedzią na obecne zagrożenie. Myślę, że trzeba zrozumieć, skąd te głosy się biorą. Ja mam wrażenie, że główną przyczyną to jest przyczyna psychologiczna, to bym powiedział. No, krótko mówiąc, katolicy są tak spragnieni katolickiego papieża, że przymykają oczy na wszystkie problemy, jakie widzą, ale i tak jest lepszy niż to, co jest. Ja wiem, że to jest bardzo brutalnie brzmi, to jest ta kategoria zdrowego ludowego przysłowia na bez rybu i rak ryba. No. Biorąc pod uwagę, że Benedykt XVI, przynajmniej w porównaniu swojego poprzednika, starał się w większym stopniu, nazwijmy to, no, wyrażać, jednak taki konserwatyzm, na przykład jeśli chodzi o obrzędy liturgiczne, jednak starał się odrobić wszystko robić starannie, przywrócił pewne formy, a nawet w 2007 roku przecież wydał Summorum Pontificum, czyli otworzył w pewien sposób, czy ogłosił, że msza nie została zakazana. Co więcej, w pewien sposób dzięki temu mogły się rozwinąć również w obrębie Kościoła te wspólnoty, które uznają tę mszę za najważniejszy wyraz wiary, no to wszystko można by uznać, że jest tą formą właśnie sprawiającą, że mówi się, że tak wiele tych środowisk konserwatywnych czy prawicowych widzi w nim swojego patrona. Oczywiście na drugą stronę można powiedzieć, że w tym samym Summorum Pontificum dokonał dosyć osobliwej zmiany, czyli wprowadził mszę klasyczną jako mszę nadzwyczajną, a mszę, która była nowa, jako mszę zwyczajną, prawda? I można by dalej mówić o tym, czy w ogóle możliwe jest to, co przecież kardynał Ratzinger czy Benedykt XVI wiele razy mówili o potrzebie reformy nowej mszy i tej dziwnej obronie, która się często pojawiała. Co więcej, głównym tak naprawdę problemem jest przecież to, że Józef Ratzinger był od samego początku, aż do samego końca radykalnym zwolennikiem Soboru Watykańskiego II i autentyczności jego tekstu. To jest rzecz niepodważalne. Ja Państwu na początku mojego wykładu cytowałem te różne fragmenty mówiące o niepewności wiary, prawda? O tym, że człowiek przychodzi z wiary do niewiary, że zwątpienie, że niepewność. No, paradoksem jest to, że jeśli jest jakaś pewna rzecz w myśli Józefa Ratzingera, to przekonanie, że Sobór Watykański II jest prawdziwym soborem i zawiera autentyczny dokument. I w ogóle to jest rzecz niepodważalna. To jest bardzo ciekawe podejście jak na sceptyka, prawda? Teoretycznie taki sceptycyzm powinien być wszechogarniający, prawda? I powinien prowadzić do tego, że wszystko jesteśmy gotowi podważyć, on tego nie podważył. A dodatkowo jeszcze, jeśli mowa o tym dążeniu niektórych środowisk do beatyfikacji, czy takiego, no, takiej kanonizacji doktryny, no to jest też tak, że to wszystko jest kontekstowe, jak powiedziałem. Następca Benedykta XVI, czyli papież Franciszek, wprowadza tyle chaosu, jest tak radykalnym, wydaje się, zaprzeczeniem wszystkiego tego, z czym wiąże się katolicyzm, doktryna katolicka, rozumienie doktryny katolickiej, że na tym tle postać Benedykta zaczyna wyrastać w pewien sposób z samego tego faktu, że w pewnych dziedzinach nie był takim radykałem jak jego następca. Tak? I stąd się bierze to takie poczucie, że można do niego nawiązywać, że można do niego sięgać.
Moim zdaniem, mówię o sobie, to jest błąd. Jest bardzo poważny błąd polegający na tym, że ja postrzegam, dokładnie zresztą tutaj cytowałem profesora Liwiego, dokładnie tak naprawdę postrzegam związek między papieżem Franciszkiem a Benedyktem XVI. Uważam, że to jest tak naprawdę kontynuacja, a nie radykalne zerwanie. Że Franciszek doprowadza do konsekwencji wszystkie te zasady, które tkwią w myśleniu samego Ratzingera, a później papieża Benedykta XVI. To, co Państwu mówiłem o absolutnym, o tym podmiocie, który może dokonywać zmiany w zależności od tego, od własnej wrażliwości. Tylko co jest tą wrażliwością? Benedykt XVI był z natury człowiekiem o tak konserwatywnym usposobieniu. Jak widział, czyli tak, u niego można było dokonać zmiany, jeśli chodzi o kwestie teologiczne, kwestie dogmatyczne, to można było zredefiniować kategorię wolności sumienia, nawet kategoria dialogu międzyreligijnego. Na tym polu on uważał, że świat się tak zmienił. Szczególnie to było widoczne, jeśli chodzi o tak zwany dialog z judaizmem, gdzie przecież potrafił ogłosić, już jako papież senior, że Kościół nigdy nie chciał prowadzić misji do Żydów, prawda? Co jest twierdzeniem już nie tylko teologicznie niewłaściwym, ale po prostu historycznie absurdalnym. Tak samo w drugim tomie Jezusa z Nazaretu, kiedy pisze o tym, o śmierci Pana Jezusa i o procesie Pana Jezusa, mówi o tym, że tymi, którzy za Niego odpowiadali, to była tylko część elit kapłańskich, prawda, świątynnych, kompletnie przychodzą do porządku dziennego nad tym, że tymi, którzy Chrystusa oskarżyli, doprowadzili do Jego śmierci, to nie była jakaś wąska część elit, tylko to byli i arcykapłani, i faryzeusze, i znacząca część ludu, który tam był zebrany. A skąd się to wszystko bierze? No bo bierze się to stąd, że jego wrażliwość w tej dziedzinie, czy to doświadczenie subiektywne, czy podmiotowe, no to możemy uznać, że tak świat się zmienił i ludzie tego się domagają i możemy się w związku z tym też tak dostosować naszą doktrynę. Oczywiście konsekwencją takiego myślenia pada proste pytanie, dlaczego mamy tylko do tego się dostosować, a dlaczego przecież widzimy, że świat się też zmienił, jeśli chodzi na przykład o aborcję. Teoretycznie, gdybyśmy logicznie do tego podchodzili, skoro w tej chwili praktycznie wszystkie państwa zachodnie uważają, że aborcja jest rzeczą dozwoloną i właściwą, to logika jest taka, zmienia się świadomość, zmienia się podmiot, powinniśmy dokonać, prawda, zmiany przedmiotu, tak? Takiego samego myślenia. Albo weźmy kwestię tych homomałżeństw, czy tego ruchu LGBT i tak dalej. Benedykt XVI oczywiście też to odrzucał, potępiał to. Słusznie to potępiał, tylko moim zdaniem to było niekonsekwentne. Dlatego, bo przecież jeśli cały ten świat się zmienia i wrażliwość ludzka się zmienia także w państwach, które on uważał, że przecież ten duch i te wartości tam się pojawiły, no to można sądzić, że i to się powinno zmienić. W tym sensie, jak mówię, uważam, że papież Franciszek i to, co robi papież Franciszek, jest nie tyle zaprzeczeniem, ile radykalną formą dopełnienia tego sposobu myślenia, który Państwu tutaj zaprezentowałem. Jeśli ktoś mówi, że wiara jest nieustannym wątpieniem, ciągłym przechodzeniem od pewności do niepewności, że nie da się, że nie można być ona niczym pewnym, że jest to akt czysto subiektywny, że podmiot, który podejmuje, jest podmiotem ciągle się zmieniającym w zależności od sytuacji, no to musi się liczyć z tym, że również ta zmiana, nazwijmy to doktryny etycznej czy moralnej, jest również, powinna być wprowadzona w sytuacji, jeśli ta zmiana się dokonuje. Dlatego mówię, że nie wydaje mi się, żeby szczęśliwym pomysłem była rzecz, z pewnością nie jest dobrym pomysłem domaganie się tego, żeby Benedykta XVI, żeby Józefa Ratzingera, żeby został doktorem Kościoła, bo z samych tych cytatów, a nie ma oczywiście czasu, można by tego znacznie więcej pokazywać, no, to jest czysty neomodernizm, prawda? To radykalny, w formie radykalnej, to jest hegelizm, to jest ewolucjonizm i panteizm, no, jakby kanonizowanie tego typu myślenia, no, to jest po prostu przepis na samobójstwo, no, oczywiście można tak zrobić, ale do tego by to prowadziło. A co do jego, że tak powiem, beatyfikacji czy świętości, można mówić, że to jest kategoria taka bardziej osobista, prawda? Ja tutaj się nie zamierzam wypowiadać na temat prywatnych uczuć i duszy. Natomiast jeśli patrzymy na, jeśli oceniamy świętość nie w kategoriach takich wewnętrznych, które są przed nami zamknięte, ale w kategoriach pewnego wzoru, prawda? Czyli kogoś, kogo mielibyśmy naśladować, jakim mielibyśmy myśleć jako o tym kimś, kto daje nam pewnego rodzaju kierunkowskaz, no to wydaje mi się, że to jest bardzo niedobry pomysł. No. No bo co jest tak naprawdę
takim znakiem, czy takim przesłaniem, które nam przecież Benedykt XVI no, w pewien sposób zaprezentował, że w sytuacji, kiedy za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiegoś zderzenia, do jakiegoś zwarcia się wycofywał, prawda? No, cofał się. Przypomnę Państwu takie rzeczy, które są powszechnie znane, a łatwo to zobaczyć. Słynny wykład w Ratyzbonie, zresztą rzeczywiście moim zdaniem bardzo w wielu punktach dobry, gdzie krytykował między innymi, potem twierdził, że nie krytykował, ale krytykował islam. Gdzie wskutek później doszło do masowych protestów i co się stało 3 dni później? No właśnie Benedykt XVI ogłosił, że to co mówił wcześniej to nie jest to, co mówił, tylko uległ tym protestom i wycofał się tak naprawdę z tego, co mówił wcześniej. W 1986 roku, kiedy był jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary, ponoć, jak wynika z jego złych wspomnień i innych, ponoć protestował przeciwko spotkaniu w Asyżu, temu pierwszemu spotkaniu w Asyżu. I tam nawet się nie pojawił. No ale co z tego, kiedy pojawił się kilka lat później, a kiedy był papieżem, sam zorganizował powstanie, spotkanie w Asyżu. Jeszcze co jest już jakąś kompletną aberracją, do spotkania w Asyżu zaprosił reprezentantkę ateizmu. No. Znaczy, nie wiem, czy o ile w przypadku Jan Paweł II zapraszał tam różnych magów, czarodziejów i tak dalej, no to Benedykt, żeby nie być, jak rozumiem, no w tyle, to zaprosił ateistów, prawda? I tam była taka pani ateistka, która w jednym z kościołów wygłosiła wykład na temat znaczenia radykalnego feminizmu i humanizmu. No, no znowu, i ostatni przykład, który też pokazuje tę zmienność i tę taką jakąś labilność postaci, no to jest to, co już wspominałem a propos tych relacji Kościoła z judaizmem, no gdzie niby w pewnych aspektach wydawało się, nawet taki artykuł papież Senior opublikował w 2016 roku, gdzie skrytykował, moim zdaniem, kompletnie aberracyjne pojęcie mówiące o tym, że Stare Przymierze nie zostało nigdy odwołane i że ono dalej obowiązuje. To jest przecież sprzeczne z całą tradycją Kościoła. Nie tylko Kościoła i zdrowym rozsądkiem, Pismem Świętym i tak dalej. I wydawało się, że on to krytykuje, no ale co z tego, kiedy ledwo to opublikował, gazety zaczęły pisać, że to jest akt antysemityzmu i on rok później wysłał list przepraszający za to, co opublikował i ogłosił właśnie to, co Państwu powiedziałem, że Kościół nigdy nie chciał prowadzić misji do Żydów i to nigdy nie było jego misją. No. Więc jakby to powiedzieć, czy to wszystko są cechy mówiące, przynajmniej w takim, jak my to rozumiemy, jakiejkolwiek formie heroizmu, gotowość, to jest ten znak dla Kościoła, żeby, krótko mówiąc, jak ktoś tupnie nogą, to uciekać? Chyba nie bardzo, prawda? Mówię, to mówię z zastrzeżeniem, bo przecież nie wiem, jak wyglądały jego ostatnie lata życia, nie wiem, co być może jeszcze się pojawi. Zresztą zawsze relacje między człowiekiem a Bogiem, tak zwane osobiste, to jest coś, co jest przed nami w jakimś stopniu ukryte, prawda? Mamy bardzo ograniczony dostęp do tego, ale możemy się na pewno wypowiadać na temat publicznej działalności jego człowieka, na temat publicznych tez, które głosi, na temat jego publicznych zachowań, prawda? To jest ten element bycia wzorcem, czy bycia modelem, do którego się możemy odwoływać i pod tym względem bardzo mi trudno byłoby zrozumieć i bardzo mi trudno jest zrozumieć to dążenie do tej beatyfikacji czy kanonizacji. Ale jak mówię, ja to mówię we własnym imieniu, środowiskami różnymi się nie zajmuję. Bardzo dziękuję. Pytanie do księdza Piotra jako fizyka i księdza, tak jest zatytułowane. Proszę o ustosunkowanie się do tego, co pisze w książkach, głosi w wywiadach profesor Dragan, nie wiem, czy dobrze wypowiadam, bo nie wiem, jakiej jest narodowości, odnośnie transcendencji Boga wiary. Twierdzi, że nawet zadawanie pytań o to jest bez sensu. Argument o przyczynowości i skutkach zbija tym, że udowodniono już w fizyce, że nie wszystko ma swoją przyczynę. Znaczy, tutaj zasadniczo po prostu sprowadza się sprawa do tego, że właściwie od fizyków czy od matematyków nie wymaga się żadnego wykształcenia filozoficznego, też nie daje im się możliwości, żeby takowe nabyli i są jakby w pewnej takiej próżni, można powiedzieć, jeżeli chodzi o filozofię. Wszystko sprowadza się do matematyki, do opisu matematycznego eksperymentu, tak? Czyli
Owszem, jest to trochę bliskie, dość bliskie pewnemu nurtowi filozofii, to znaczy do pozytywizmu czy neopozytywizmu, gdzie filozofia będzie zajmowała się jakąś syntezą osiągnięć nauk przyrodniczych, ale jakby już bez jakichkolwiek prób dania takiej odpowiedzi na te najbardziej fundamentalne pytania, bez próby jakby stanowienia pewnego fundamentu dla wszystkich nauk, będzie tylko i wyłącznie jakimś dodatkiem do nich. I jeżeli chodzi o fizyków czy matematyków, i bardziej chyba nawet właśnie fizyków, to jest bardzo częste. Nie dziwmy się więc wobec tego, że właśnie profesor Dragan, czy wielu innych wybitnych skądinąd fizyków, no chociażby profesor Hawking świętej pamięci, również w ten błąd wpadało wielu z nich. Właściwie to jest ciekawe, bo jest nawet takie pojęcie filozofujących fizyków. To jest filozofia, która zadziwiająco przypomina filozofię tych pierwszych myślicieli, to znaczy filozofów jońskich, filozofów, którzy jeszcze, no, jako że żyli przed Sokratesem, przed Platonem, ich rozumienie rzeczywistości, próba zrozumienia rzeczywistości była ograniczona do podawania tych najbliższych przyczyn. Jakby nie mogli wyjść poza te najbliższe przyczyny i z konieczności wtedy wizja świata będzie miała wiele wspólnego z jakąś postacią panteizmu, monizmu właściwie, jeżeli mówimy o samej przyrodzie i samym takim czysto przyrodniczym podejściu do rzeczywistości, więc będzie taki monizm i to w przypadku fizyków jest widoczne. Dlatego tutaj jakby, czy nawet właśnie pytanie o transcendencję wtedy, czy jest właśnie możliwe, czy można je zadać, ale czy można je próbować odpowiadać, jeżeli nie ma się żadnych narzędzi do tego, żeby taką kwestię rozwikłać. No to jest problem tego rodzaju, to jest problem jakby dużo szerszy tak naprawdę, problem właśnie taki powiedzmy społeczny, problem polegający na tym, że jeżeli gdzieś filozofia się pojawia w takim dyskursie publicznym, to pojawia się często, czy właściwie jakieś wnioski z tych tez filozoficznych, pojawiają się wnioski, które pochodzą z filozofii idealistycznej, chociażby właśnie z Hegla. I tutaj widać, żeśmy to jest też w przerwach jeszcze tutaj, żeśmy udało mi się z panem redaktorem zauważyć, że to właściwie na każdym kroku widać u Ratzingera, u profesora Ratzingera, czyli już jako kardynała, widać na każdym kroku wpływ nie tylko takich specyficznych terminów heglowskich, ale samo rozumienie rzeczywistości, właśnie takie antysubstancjalne. Właśnie to doszukiwanie się w procesach czy w relacjach podstawy dla rzeczywistości, to jest nic innego, to są te miazmaty Hegla, to są właśnie te konsekwencje przyjęcia takiej wizji świata i jeżeli chodzi o fizykę czy matematykę, tutaj raczej nie jest problemem Hegel, ta filozofia tutaj nie zaszkodziła i Kant, co ciekawe, też nie jest jakimś problemem, tak bezpośrednio przynajmniej, z tego co zauważyłem jeszcze kiedy robiłem pracę doktorską w Instytucie Problemów Jądrowych, właściwie nie spotkałem tam nikogo, kto by, jakiegokolwiek umysłu, który byłby zarażony Kantem. Natomiast jest wiele umysłów zarażonych właśnie taką myślą neopozytywistyczną czy pozytywistyczną. Także filozofia po prostu gdzieś jest na marginesie, nie jest w ogóle przedmiotem zainteresowania i to oczywiście skutkuje pewnego rodzaju takim dziwnym ateizmem, bo niby mają wszystkie narzędzia do tego, żeby bardzo logicznie myślą, ich umysły nie są skażone Kantem, potrafią wyjść, jakby zupełnie bez problemu ten umysł wychodzi do rzeczywistości, stara się ją poznać, tak jak ona jest, ale przez to, że rzeczywistość jest pojmowana w sposób dość taki uproszczony, no wówczas jakby nie próbują zadać pytań tych najbardziej zasadniczych. Tak? Wszystko się będzie sprowadzało do pokazania pewnych praw, według której rzeczywistość się zmienia, ale już pytanie o naturę tych praw i o źródło, z którego te prawa pochodzą, już nie zostanie nawet zadane. Takie pytanie nie zostanie nawet zadane. Dlatego jest to jakby szerszy problem. Tak? To nie tylko profesor Dragan, to jest coś dużo szerszego. Brak dobrej edukacji filozoficznej, brak rozumienia tych podstawowych pojęć, chociażby właśnie tych czterech przyczyn od Arystotelesa, tutaj z jego refleksji obecnych, czy u świętego Tomasza, bo powoduje, że jest jakby pewna taka konkretna ślepota i brak możliwości zajmowania się tego typu kwestiami. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, pytanie dotyczące myśli kardynała Ratzingera.
Czy można zatem rozumieć, że twierdzeniem, iż spotkać Boga można tylko w relacji z bliźnim, czy można uznać, że profesor Ratzinger odrzucał wiarę w realną obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli tak, to w jaki sposób odprawiał mszę świętą? Widzą Państwo, problem z myślą kardynała czy profesora Ratzingera polega na tym, że ona jest pełna sprzeczności. Oczywiście, gdyby kierować się tym określeniem tylko, czyli wyłączamy wszelkie inne możliwości spotkania i tylko w drugim człowieku, no to pojawia się właśnie pytanie, co z kultem chrześcijańskim, prawda? Co z obecnością, co z relikwiami na przykład, co z obecnością w Eucharystii, jak się ma w ogóle rozumienie sakramentu, prawda? Który jest widzialnym znakiem no, niewidzialnej łaski, tak? No to jak to z tym zrobić wszystkim? No to problem polega na tym, że rzeczywiście jak tak na to popatrzymy, to charakterystyczną cechą, być może do tego służy ta kategoria tego wątpienia nieustannego, jest ciągłe przechodzenie od tak do nie i ciągłe upadanie sprzeczności, bo na to jest w pewien sposób sprzeczność, jest kołem zamachowym całej myśli właśnie no, też heglowskiej, prawda? Nie jest to przykład, bo musimy dokonać rzeczy zupełnie niemożliwe. Można to powiedzieć, że to jest forma takiej kwadratury koła. Czyli wychodzimy od idei, ta idea ma nas doprowadzić do bytu. A potem ten byt znowu do idei. Takie krążenie, gdyby przyjąć zasadę myślenia realistycznego, jest oczywiście niemożliwe, tak? Ale wszyscy ci filozofowie i teologowie modernistyczni, najkrócej to mówią, próbują przeskoczyć nad tym do porządku dziennego, wprowadzają najpierw byt do naszej myśli, potem ten byt wypączkowuje z naszej myśli i w związku z tym, a potem znowu do niej wraca, tylko wraca już zgodnie z tymi później, wcześniej przyjętymi założeniami. Tak jest też w przypadku Józefa Ratzingera, że słowo tylko, jeśli rozumieć je dosłownie, a nie tylko jak metaforę, powinno prowadzić do tego, do czego konsekwentnie na przykład doprowadziło to rozumienie Marcina Lutra, czyli do negacji realizmu sakramentalnego, prawda? Znaczy w myśli luterańskiej, jeszcze bardziej kalwińskiej, Eucharystia jest wyłącznie symbolem, jest wyłącznie znakiem. No i można by było w związku z tym powiedzieć, że wtedy sam sakrament nie ma żadnego znaczenia, ale jest formą wspierającą właśnie tą relację ja-ty, tak? No jeśli ja-ty jest jedyną formą, czy spotkanie międzyludzkie, czy doświadczenie człowieka jest jedyną formą obcowania z Bogiem, to sakrament jest formą zbliżającą nas do tego spotkania. Tak można by to było metaforycznie oczywiście tłumaczyć. Ale ja nie twierdzę, że kardynał tak to rozumiał, mam nadzieję, że tego tak nie rozumiał, tylko że, tak jak mówię, jak wcześniej powiedziałem, jego myślenie to jest często plątanie na sprzeczności. Powiem Państwu inny przykład. Czytałem przed chwilą w czasie wykładu całą sekwencję tekstów wskazujących na tą bliskość do Teilharda de Chardena, prawda? Czyli do tak zwanego ewolucyjnego panteizmu, do przekonania, że materia się rozwija, że przechodzi z konieczności w kolejne stadia i że cała ludzkość zmierza do tego, żeby się w naturalny sposób ubóstwić, stać się Bogiem. Natomiast przecież w raporcie o stanie wiary, czyli książce napisanej no, wprawdzie razem z dziennikarzem, czyli z Wittorią Messowym, padają słowa słuszne, radykalnie zaprzeczające temu wszystkiemu, co Józef Ratzinger pisał, jakby nie było, kilkanaście lat wcześniej. Mianowicie mówi coś takiego. W hipotezie ewolucjonistycznej świata w teologii odpowiada i teilhardyzm. Nie ma zupełnie miejsca na żaden grzech pierworodny. Słusznie. Zresztą tutaj w tej książce profesor Ratzinger de facto neguje grzech pierworodny, bo mówi, że to jest forma środowiska, do której człowiek wkracza. Jeżeli już funkcjonuje tu takie pojęcie, to tylko jako symbol, mit wskazujący na niedostatki danego etapu rozwoju w historii człowieka, początkowo niedoskonałego, a dopiero zmierzającego do doskonałości, do pełnej realizacji. Zaakceptowanie takiego typu złudzenia prowadzi do wywrócenia naupa chrześcijaństwa. Wszystko są słuszne tezy. Chrystus przenosi się z przeszłości wyłącznie w przyszłość, bo sam o tym pisze. Zbawienie oznacza tylko marsz w przyszłość uwarunkowany koniecznością ewolucyjną, marsz prowadzący do perfekcji. Człowiek nie jest tylko produktem jeszcze niedoskonalonym w czasie. Nie ma odkupienia, bo nie było żadnego grzechu, który by tego wymagał. Jest tylko brak. Powtarzam, zupełnie naturalny. I tak dalej. No, Ratzinger z raportu o stanie wiary jest tym Ratzingerem, który radykalnie potępia w tym aspekcie Ratzingera sprowadzenia w chrześcijaństwo.
Ale jak, i co ja mam teraz w takim razie zrobić z tym pytaniem, prawda? No, nie wiem. Niezgłębione są, jak widać, zdolności człowieka łączenia różnych faktów, żeby było jeszcze, jak mówię, bardziej zabawnie. W późniejszych publikacjach, już po raporcie o stanie wiary, ten Taylor się pojawia znowu jako pozytywny bohater. No, to jest bardzo ważne pytanie, które padło o tym, jak kardynał czy jak profesor to godził. To jest ciekawe, no, jak on godził różne etapy swojego życia, prawda? Jak potrafił sobie poradzić z tym, że wiele tez spadających we wprowadzeniu chrześcijaństwo później zostały, wydaje się, potępione, a później nie. No bo tam jeszcze jeden przykład. Ważnym elementem wprowadzenia chrześcijaństwa, to zresztą w ogóle rys myśli Józefa Ratzingera. Ja piszę o tym w dwóch książkach, i w Dogmacie i Tiarze, i w Wygnaniu Melchizedeka, jest de facto odrzucenie znaczenia zadośćuczynienia jako motywu śmierci Chrystusa na krzyżu. W tej książce i w wielu innych wypowiedziach, również w takim głośnym wywiadzie z 2016 roku z jezuitą Jacques'em Servet, Benedykt XVI, czy Józef Ratzinger twierdzi, że klasyczna teoria, doktryna katolicka mówiąca o tym, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, żeby wynagrodzić Bogu obrazę dokonaną, prawda, przez pierwszego człowieka, że to jest teoria średniowieczna, scholastyczna, wymyślił ją święty Anselm i tak naprawdę jest ona okrutna, jest okrutnym mechanizmem i w ogóle takie rozumienie zadośćuczynienia nie jest możliwe dla współczesnego człowieka do przyjęcia, bo za tym idzie pojęcie okrutnego Boga, który chciał śmierci swojego syna. Tak mówi Józef Ratzinger w roku 1968, w roku 2016, jeszcze w dwóch innych miejscach. No ale przecież wiemy, że Józef Ratzinger, kardynał Józef Ratzinger, podpisał się pod katechizmem Kościoła katolickiego. W tym to katechizmie dwa punkty potwierdzają klasyczną doktrynę o zadośćuczynieniu, o śmierci Chrystusa jako zadośćuczynieniu za grzechy. Jak to pogodzić? Jak można się podpisać pod katechizmem, którego punkty konkretne są zaprzeczeniem głoszonej przez niego teorii mówiącej o tym, że śmierć na krzyżu miała taki charakter, że Chrystus chciał wyłącznie być, pokazać solidarność z cierpiącymi ludźmi, bo do tego to się tak naprawdę sprowadza, czyli być solidarny z ludzkością i w ten sposób ponieść śmierć na krzyżu. Jak pogodzić te jego tezy z tym, że sam się podpisał pod przeciwnymi tezami? Nie potrafię powiedzieć. No, to jest, mówię, to jest bardzo duża zagadka, zresztą nie tylko w przypadku kardynała czy profesora Ratzingera, wielu innych właśnie współczesnych teologów. Ja w jednym z takich spotkań mówiłem, że no, zawsze można się w tych kategoriach, używając słowa czy twierdzenia papieża Franciszka, są takie zagadki ducha, prawda? Że nagle ktoś mówi coś całkiem innego, niż by się wydało, że powinien powiedzieć, co wynika z założeń, które przyjął, ale mówi coś całkiem innego, prawda? Więc no, nie wiem, czy są to zagadki ducha, czy jakiejś niespójności wewnętrznej, czy jakichś interesów, które się pojawiają. Ale mówię, warto pod tym kątem zderzyć raport o stanie wiary, bo to jest tylko fragment, który Państwu przeczytałem, i zauważymy, że w wielu punktach on stanowi całkowite odrzucenie tez, które znalazły się tutaj i które znalazły się jeszcze później. Jak to się dzieje, nie wiem. Bardzo dziękuję. Pytanie do księdza Piotra. W jakich okolicznościach padło stwierdzenie, że Karol Wojtyła nie rozumie pojęcia prawdy? I czy zachowała się może jego odpowiedź na ten zarzut? Co do odpowiedzi, nie wiem, na pewno jakaś odpowiedź była, pewnie w duchu przynajmniej ksiądz Karol Wojtyła, wtedy jeszcze chyba ksiądz, a może już biskup, niewątpliwie jakąś odpowiedź dał, natomiast jestem w takim razie winny też tym osobom, aby to przedstawić dokładnie. Nie udało mi się w tym razem znaleźć jakoś tych szczegółów, które kiedyś znalazłem i które były mi jakoś, powiedzmy, takie dość no, bliskie, to znaczy znałem na pamięć jakby to źródło, ale gdzieś mi to umknęło. Natomiast postaram się znaleźć. Na pewno chodzi o napisanie pracy chyba habilitacyjnej albo doktorskiej, też nie jestem pewien niestety, ale na pewno chodzi o ten epizod z życia Karola Wojtyły, kiedy fascynując się świętym Janem od Krzyża pod kierownictwem
pod kierownictwem ojca Garrigou Lagrange pisał pracę właśnie u niego. I no, tam wiadomo, że w tego typu zagadnieniach teologicznych zawsze się przewijają zagadnienia filozoficzne i jakby cały ten światopogląd, można powiedzieć, wychodzi w różnych miejscach. To jest dokładnie to samo, co właśnie tutaj u kardynała Ratzingera. I no, w tych jakby okolicznościach padło to stwierdzenie, że ksiądz Wojtyła nie rozumie, co to jest prawda. I dokładnie tak to właśnie brzmiało. Nie rozumie, co to jest prawda. Nie tyle jakaś konkretna prawda, tylko czym jest prawda. I chodziło na pewno o to właśnie to zasadnicze przesunięcie akcentu ze świata zewnętrznego, na który jesteśmy otwarci i który jakby ujaśniamy wskutek coraz większego kontaktu, ale przeniesienie właśnie na świat myśli i koncentracja na analizie pojęć, które mamy w głowie, i w ten sposób no, następuje to zniekształcenie rozumienia prawdy. I to jest zresztą oczywiście, stoi u podstaw, jak też już mówiliśmy, stoi u podstaw tego już takiego najgłębszego zniekształcenia prawdy widocznego właśnie w filozofii Hegla, kiedy już nawet zasada niesprzeczności jest już jakoś nawet zniekształcona. Oczywiście też w sposób taki względny, relatywny, bo nie da się jakoś całkowicie jej tak zaprzeczyć, ale to jakby wydaje mi się nawet tak, że w przypadku jeszcze tak jakby wracając trochę do pytania, które też miał pan redaktor i na które odpowiedział już, ale właśnie ta ostatnia myśl, że dlaczego tak jest, że taki człowiek jak kardynał Ratzinger mógł sobie sam przeczyć, to może właśnie jest dokładnie ten sam przypadek, że nawet nie tyle kwestia jakichś, powiedzmy, koniunkturalnych powodów, chociaż tu nie można wykluczyć, ale może właśnie, chociaż to jedno z drugim się może wiązać, prawda? Umysł i wola są ze sobą jakoś powiązane, ale może to jest właśnie kwestia takiego specyficznego intelektualnego daltonizmu. Nieumiejętność po prostu widzenia prawdy, taką jaką ona jest, i jakby takiego tworzenia sobie, dopowiadania sobie do takiej czy innej sytuacji, dopowiadania sobie rozwiązań w takich czy innych okolicznościach, to rozwiązanie będzie inne, ale zasadniczym problemem jest właśnie brak zrozumienia podstaw, fundamentu, właśnie tej zasady niesprzeczności, która nie jest przecież tylko zasadą naszego myślenia, ale jest zasadą, która jest w rzeczywistości, jest zasadą jakby w bycie, wpisaną w byt, i my dopiero jakby poznając byt, my tą zasadę po prostu też formujemy w naszej myśli, ale ona jest bardziej pierwotna od naszych intelektów, ona jest czymś fundamentalnym po prostu dla świata. Dlatego jeżeli chodzi o Karola Wojtyłę, postaram się odrobić pracę domową przy następnym, tym sobotnim spotkaniu ze świętym Tomaszem, postaram się do tego nawiązać i przedstawić szczegóły tego właśnie, tej wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana redaktora. Na ile Karol Wojtyła później, jako Jan Paweł II, czerpał z myśli kardynała Ratzingera? No to trzeba by zapytać Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. Jest tak, że oczywiście, ja powiedziałbym tak, jest wiele bardzo podobnych idei i podobnego podejścia między myśleniem jednego a drugiego. Tutaj ksiądz słusznie wskazał na ten problem właśnie negacji rzeczywistości, tak można powiedzieć. Ja akurat w przypadku, zresztą wcześniej pisałem o czymś innym, ale wynotowałem sobie takie twierdzenie Jana Pawła, który jeszcze nie był wtedy Janem Pawłem, tylko był profesorem Wojtyłą, i to jest osoba i czyn. To jest fragment z książki Roku Butylione. To jest taka książka, która otworzyła w ogóle serię myśli Instytutu Jana Pawła II, i ona jest, książka jest od kilkudziesięciu, 30 lat bodajże. No i opisuje dokładnie myśl filozoficzną Karola Wojtyły. I sobie zacytuję Państwu właśnie ten fragment, który wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje to jedno zdanie tak naprawdę, i pokaże, do jakich konsekwencji może prowadzić, i pokaże, że w związku z tym ten element sprzeczności, który jest tak charakterystyczny dla myśli Józefa Ratzingera, no doskonale też niestety pasuje do myśli, czy w dużym stopniu do myśli Karola Wojtyły. Nikt nie może posługiwać się osobą jako środkiem do celu, ani żaden człowiek, ani nawet Bóg Stwórca. Pierwsze twierdzenie jest łatwo zauważyć, to jest Kant, prawda, z krytyki praktycznego rozumu. Człowiek nie może być, człowiek może być tylko celem, nie może być przedmiotem. Ale w
pojawia się wątek nowy, zaskakujący u filozofa, jakby nie było katolickiego, nawet Bóg Stwórca. No i dalej Karol Wojtyła rozwija tę myśl. Właśnie ze strony Boga jest to najzupełniej wykluczone, gdyż On, dając o sobie naturę rozumną i wolną, przez samo to już to zdecydował, że będzie ona sama sobie określała cele działania. No, szokujące dosyć stwierdzenie, jak na teologa katolickiego, filozofa katolickiego, nawet publicystę katolickiego, no bo jeśli osoba sama określa sobie cele działania i Bóg Stwórca nie może w pewien sposób, znaczy nie jest tym wzorcem, prawda, z góry danym, to nie jest tak, że jak mówił święty Augustyn, człowiek ku nas, człowieka stworzył Bóg ku sobie, prawda, jest tym wzorcem, modelem, do którego człowiek się odnosi, tylko sam sobie zawsze człowiek postanawia cel i zasady działania, a Bóg nie może w to ingerować, no to przepraszam bardzo, to jest otwarcie drogi ku totalnemu relatywizmowi, prawda? No to przy pomocy tej zasady możemy zburzyć każdą zasadę ogólną, bo zawsze powiemy, że dana osoba sobie to ustanowiła w inny sposób, tak? No, i teraz tak, ktoś zapyta, ale jak to jest możliwe, że pisząc takie zdania i takie tezy, to jest bodajże osoba i czyn 1961 rok chyba. Czyli tuż przed soborem, nie jestem pewien, czy już był wtedy biskupem krakowskim Karol Wojtyła, czy jeszcze tylko wykładowcą, trzeba by dokładnie sprawdzić, ale nieważne. Ważne jest to, że przecież kierując się tą logiką, jak wytłumaczyć później jego na przykład encykliki mówiące Veritatis Splendor chociażby, prawda? Czyli obronę mówiącą o tym, o uniwersalnych wartościach moralnych, tezach moralnych itd. Bardzo trudno to połączyć, by nie sposób, że nie sposób tego połączyć. No można użyć, można mówić tak, albo nastąpił jakiś rozwój wewnętrzny, prawda? Czy ludzie się zmieniają i tak dalej. Problem polega na tym, że dużo tych elementów sprzecznych pojawia się również w tych późniejszych tekstach. Nawet Veritatis Splendor jest dosyć, jest tak, że z jednej strony możemy powiedzieć, że mamy tam do czynienia z obroną tradycyjnej doktryny katolickiej, jeśli chodzi o wartość moralną, ale z drugiej strony jest to coś, co jest charakterystyczne w myśleniu wszystkich neomodernistycznych teologów, czyli pomieszanie argumentów nadprzyrodzonych i przyrodzonych. To jest bardzo charakterystyczna cecha, którą Państwu zresztą też tutaj pokazałem w myśleniu Józefa Ratzingera. Czyli tak, on rozumuje w ten sposób, mówi o Ratzingerze. Najpierw redefiniuje pojęcie osoby, czyli dokonuje tu powiedzmy takiego naturalnego, filozoficznego, może się mylić czy nie, ale opiera się na, nazwijmy to, filozofii. Potem wprowadza to nowe pojęcie osoby do Trójcy Świętej. Trójcy Świętej, o której my wiemy wyłącznie w sposób nadprzyrodzony, prawda? No żaden rozum nie jest w stanie dotrzeć do Trójcy Świętej. Wszystko, co wiemy na temat Trójcy Świętej, pochodzi z objawienia, czyli przekracza nasz rozum. Wprowadza to nowe rozumienie osoby do Trójcy Świętej. Przez to ogłasza, że Logos, czyli Syn Boży, jest dialogosem, czyli dokonuje tej dziwnej reinterpretacji. Następnie okazuje się, że życie Trójcy Świętej to jest rozmowa wzajemna, dialog wzajemny, czyli mamy już do czynienia z jakimś kolejnym skokiem myślowym, a potem z tego wyprowadza znowu, czyli z tego, co było kiedyś wyłącznie w sferze tej nadprzyrodzonej, wyprowadza wniosek dla świata, dla naszego świata, czyli świata ludzkiego, świata przyrodzonego, że ten dialog międzyboski, jeśli tak można powiedzieć, jest również dialogiem międzyludzkim i na końcu dialog międzyludzki i dialog międzyboski złączą się kiedyś w przyszłości, prawda? I powstanie jedna wielka wspólnota ludzkości z Bogiem i wszyscy ze sobą będą dialogowali w formie my. Powiem tak, czyste szaleństwo, tak? To znaczy przeskakiwanie ciągle z jednej sfery do drugiej, wyciąganie wniosków, których nie wolno było wyprowadzać. Ani święty Tomasz, znaczy nie tylko święty Tomasz Zakwinu, również później żyjący filozofowie, którzy tylko nie byli klasycznymi turystami, jak Schaeben na przykład, prawda? Matthias Schaeben, piszący tyle o nadnaturze i o znaczeniu nadnatury i o Trójcy Świętej, to wszyscy katolicy teologowie wiedzieli, że wszelkie wnioskowania dotyczące Trójcy Świętej są wnioskami, do których może doprowadzić nas tylko oparcie się na tym, co nadprzyrodzone, w związku z tym nie można przechodzić i wywodzić z życia Trójcy, przechodzić od tak sobie po prostu do życia wspólnoty ludzkiej i do tego wszystkiego, co możemy postrzegać zmysłami, co jest dane naszemu rozumowi.
To jest niestety, mam wrażenie, również ten sposób myślenia, który możemy spotkać u Karola Wojtyły. Więc ja uważam, że no bez tego, że oni między sobą, że się w tym rozumieli, no nie byłoby możliwy fakt, że Józef Ratzinger był przez cały czas prefektem Kongregacji Nauki Wiary, kiedy Jan Paweł II był papieżem, prawda, od 1982 roku, aż do śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. To rozumienie wzajemne, czy nie wiem kto od kogo bardziej tutaj czerpał, ale myślę, że tym wspólnym punktem było to, co tutaj powiedziałem, ten neomodernizm. Tak? Oczywiście on miał trochę inny wymiar, miał inne akcenty, w inny sposób był postrzegany, ale co do zasady, to było bardzo ze sobą, to była ta wspólnota, tak? To była ta wspólnota pozwalająca przeskakiwać z tego, co nadprzyrodzone, do tego, co przyrodzone, a z tego, co przyrodzone, do nadprzyrodzone. Czasem w związku z tym pojawiały się dokumenty i wypowiedzi, no tak jak tutaj przytaczałem kilka Józefa Ratzingera, ale tak samo przecież można przytoczyć spore fragmenty cykliki Fides et Ratio, doskonale przecież pasujące do tradycyjnego rozumienia katolickiego, a czasem rzeczy zupełnie zaskakujące, właśnie takie no, wzięte nie wiadomo skąd i niespójne, tak? Jak to, co tutaj sobie powiedziałem, mógłby być takich przykładów dawać więcej, albo czyny. No też było, tak już wspomniałem o tym, tu mamy Asyż 86, a tutaj mamy, prawda, już za czasów Benedykta XVI również inne spotkanie w Asyżu i to jeszcze, to powiedzieć, bardziej osobliwe. Albo spotkania z muzułmanami organizowane z udziałem Jana Pawła II, słynne wyznanie, spotkanie w Kasablance z młodzieżą muzułmańską, gdzie mówił o tym, że musicie być bardziej muzułmanami, prawda? Musicie być bardziej muzułmanami. Albo modlitwa w 2000 roku w Jordanii podczas pobytu, że do Jana Chrzciciela, żeby Jan Chrzciciel, modlę się do Jana Chrzciciela o to, żeby utrzymywał islam. Szokująca modlitwa, prawda? Jak na katolika. I później mamy, ileś lat później, Benedykt XVI jest w Turcji, udaje się do błękitnego meczetu. No i tam w mihrabie, mihrab to jest ta część, prawda, nakierowana na Mekkę, wygląda na to, że się modli. Wprawdzie nie powiedział do końca, że się modli, bo to wszystko jest niejasne, ale zachowanie na to wskazywało. Czyli no, tych podobieństw jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc a tym, co jest w nich wspólne, tak jak mówię, moim zdaniem to jest ten wspólny neomodernizm, którym jeden i drugi w bardzo podobnym miejscu nasiąknął. Dla jednego i drugiego na przykład, może jeszcze ostatnia rzecz, którą powiem, a to jest też historycznie ważne. Myślę, że dla jednego i drugiego bardzo ważnym punktem odniesienia był późniejszy kardynał, a wcześniej jezuita, Henri de Liban. Jan Paweł II zrobił na krótko przed śmiercią de Libanka kardynałem. Nawiązywał zresztą wielokrotnie do jego słów, jego wypowiedzi, uważał go za wielki autorytet, ale dokładnie za taki sam autorytet uważał de Libanka Józef Ratzinger. Jest taki moment, jest to takiego wspomnienia, jak w 1946 roku już po wojnie udaje się do seminarium. I tam w seminarium czyta pierwszy raz książkę Katolicyzm de Libanka, to jest książka, która wyszła w 1936 roku. I mówi, że po przeczytaniu tej książki był jak prąd elektryczny. No wszystko stanęło przed oczami w zupełnie inny sposób niż było do tej pory. A ta, myślę, ta kluczowa teza, która i dla jednego i dla drugiego była tak ważna, to właściwie były dwie rzeczy. No właśnie pomieszanie między Kościołem a ludzkością, to jest akurat w katolicyzmie czymś bardzo widocznego, ale druga teza, skrajnie niebezpieczna, jeśli zobaczymy późniejsze konsekwencje, to przekonanie, że jeśli chodzi o zbawienie, niewierzący czy nienależący do Kościoła będą zbawieni wskutek tego, że są wierzący. No to jest zupełnie, czyli krótko mówiąc, Kościół jest reprezentantem całej ludzkości, albo jak to później się pojawia, albo jak to później można interpretować w Lumen Gentium, Kościół jest tym sakramentem zjednoczenia całej ludzkości. No to jest teza de Libanka z 1936 roku, przejęta później właśnie na początku lat 40. 50. przez wielu teologów zachodnich, która sprawia, że między tym, kto wierzy, a tym, kto nie wierzy, nie ma tak naprawdę żadnej granicy, bo ten, kto wierzy, wierzący są w pewien sposób reprezentantami całej niewierzącej ludzkości. I de Libanka pisze w tym swoim tekście: niewierzący zbawiają się przez swój brak wiary, a wierzący przez swoją wiarę, prawda, po swojemu. Co zresztą w 1958 roku Józef Ratzinger, wtedy młody jeszcze, powiedzmy, profesor teologii, publikuje taki tekst o pogaństwie w dzisiejszych czasach
I tam stawia taką tezę, że ci, którzy się wydają katolikami, to są poganami, a ci, co są poganami, to są katolikami. No, to jest odwrócenie tej samej tezy Debibaka, że ci, co nie wierzą, to wierzą, a ci, co wierzą, to nie wierzą. Tak? No i to samo jest niestety w bardzo wielu wypowiedziach naszego polskiego papieża. Być może z tego punktu widzenia zachęcam Państwa do przeczytania takiego wypowiedzi z grudnia 1986 roku. To jest wystąpienie do Kurii Rzymskiej, gdzie on tłumaczy motywy Asyżu i tam stawia taką tezę, że jedność ludzkości dokonała się na samym początku i jest całkowicie niezależna od różnych historycznych podziałów między ludźmi i od różnych, co ważniejsze, historycznych religii, które się pojawiły. Czyli człowiek jest, że tak powiem, zjednoczony z Bogiem, stworzony i odkupiony na samym początku, jest nierozerwalnie ludzkość z Bogiem związana, a historyczne podziały reprezentowane na przykład nie wiem, przez katolicyzm, buddyzm, islam, judaizm, to są tylko, prawda, takie rysy na szkle, można by było powiedzieć, bo i tak wszystko jest takie samo. No. Czyli widzimy, to jest dokładnie ten sam sposób myślenia, prawda? Pierwotnie pojawił się Debibaka jeszcze w 1936 roku, a później inni teologowie ten sposób myślenia przejęli, rozwinęli, zradykalizowali w różnej formie, aż doszliśmy do takiej sytuacji, że nie sposób przy pomocy tych mechanizmów wskazać na różnicę między kimś, kto należy do Kościoła, kimś, kto nie należy. A co więcej, można wiele tekstów interpretować w ten sposób, że ci, co należą, to są, to jak to teraz mówi, prawda, papież Franciszek, no to są faryzeusze i neopelagianie, a ci, co nie należą, to są ci, co są autentycznego ducha. To jest dokładnie ta sama logika, prawda, którą tutaj widzimy. I może ostatnie słowo, no, w encyklice Humani Generis z 1950 roku, Pius XII, właśnie dokładnie ten sposób myślenia w bardzo stanowczy sposób potępił, tak? Pokazał, że to jest wręcz kpina z chrześcijaństwa. No ale jak widać, to potępienie nie na wiele się zdało, bo ono później się zaczęło, wspominałem już, pojawiać, przejawiać i funkcjonować dalej. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie, to oznacza, że zostało nam jeszcze 5 minut. Pytanie do księdza Piotra, mocno nawiązujące do pewnego elementu wykładu, mianowicie jednak poczułem się jak ksiądz na kolokwium. Proszę w 3 zdaniach powiedzieć, czym jest ta prawda, jak do dzieci w przedszkolu. Może jakiś przykład. Znaczy, to w takim razie, mimo że tych starań się właśnie nie udało do końca, ale mimo wszystko, ale myślę, że jednak trochę się udało, bo pytanie jest takie bardzo, właśnie koresponduje z treścią wykładu, czyli widać, że ten, kto zadał to pytanie, już jednak prawdę właśnie jakoś poznał. Oczywiście wiadomo, że całej tej prawdy nie wyczerpał, tak? ale jednak trochę poznał, ponieważ zadał pytanie o naturę prawdy, a tego dotyczył wykład. I oczywiście ta adekwacja, to jakieś zrównanie myśli z rzeczą jest czymś, co się w nas dokonuje tak zupełnie spontanicznie od samego dzieciństwa, czy od jakby każdego momentu, kiedy wstajemy z łóżka, zaczynamy poznawać najpierw zmysłowo, potem poznanie umysłowe oczywiście zaczyna w nas się aktualizować, zaczyna istnieć. Natomiast sama refleksja nad nim jest już rzeczą rzeczywiście bardzo trudną. Nieprzypadkowo właśnie w filozofii realistycznej jakby na końcu zaczyna się dopiero reflektować nad poznaniem. Najpierw człowiek otwiera się na świat, który go otacza i to zresztą jest bardzo skutecznym lekarstwem przeciwko wszystkim idealizmom, że zanim zaczniemy, bo w filozofii idealistycznej odwraca się kolejność, tak jakby się ktoś budował dom od samych piorunochronów albo od komina najpierw, zanim postawi fundamenty. W filozofii realistycznej najpierw zaczynamy po prostu jakby spontanicznie poznawać świat i już w jakiś sposób go jednak przecież poznajemy i następnie przychodzi takie ujaśnianie, udokładnianie naszego tego wstępnego poznania i dopiero potem zaczynamy reflektować nad nim, zaczynamy wyróżniać w człowieku jakąś władzę właśnie poznawczą, tą intelektualną, wcześniej też jakieś władze też tego poznania zmysłowego i zaczynamy też jakoś odróżniać wynik tego poznania od nas samych, czyli jakby wszystko to później już jakoś idzie, a ten pierwszy moment jest właściwie taki dość spontaniczny. Tak?
Więc tutaj, nawet jeżeli jakby na poziomie takim abstrakcyjnym mamy problem ze zrozumieniem dokładnie, czym jest prawda, jeżeli faktycznie jesteśmy w stanie zadać tak sensowne pytanie, to znaczy, że już tą prawdę możemy poznawać i faktycznie ją poznajemy. I to jest najważniejsze, nawet jeżeli na poziomie teoretycznym jest to jakoś trudne. Zobaczmy, jak te wielkie umysły jednak tak bardzo skażone, jak są w sumie z punktu widzenia takiego właśnie nadprzyrodzonego, jakże biedni są ci wszyscy ludzie. No tak głupio trochę może mówić o kardynałach, o papieżach, jako o takich biednych ludziach, ale właśnie jak biedni są ludzie, którzy mają to, co jest, pisze Arystoteles, jakby największe w człowieku, święty Tomasz podobnie właściwie się wyraża, na poziomie naturalnym oczywiście największe, czyli umysł. Jakże biedni są ci wszyscy, którzy mają skażony umysł, taką specyficzną formą daltonizmu, tak bardzo, że mimo tej ogromnej swojej erudycji, inteligencji, jakiegoś też wspaniałej pamięci, wiedzy, tego wszystkiego, tych wszystkich cnót intelektualnych, jednak ich rozum jest, ich umysł jest tak naprawdę bezradny wobec rzeczywistości, nie jest w stanie sobie w niej jakoś, z nią jakoś poradzić, nie jest w stanie jej odczytać, odczytuje w sposób taki wadliwy, tak raz coś widzi w ten sposób, raz widzi zupełnie inaczej, nie umie tego potem syntetyzować, bo to są rzeczy też jakoś sprzeczne, które się po prostu nie nadają do tego, żeby je traktować jako wyniki jakichś takich wstępnych, aspektowych, jakichś aktów poznawczych, tylko to są już ze sobą sprzeczne jakieś w ogóle wyniki, które należałoby przynajmniej w znacznej mierze w ogóle odrzucić. Więc zobaczmy, jak bardzo są w kiepskiej sytuacji ci wszyscy, którzy no niestety taki umysł mają chory. Także ktoś, ktokolwiek zadał to pytanie, nawet jeżeli nie jestem w stanie jakoś dobrze wytłumaczyć tej adekwacji, tej korespondencji, to jakby w wyniku samego już jakby no, analizy po prostu tego wykładu jako pewnego faktu, analizy swojego życia, no, dostrzega to, że jakiś kontakt z rzeczywistością się ustanawia i że jest w stanie poznać to właśnie co, bo jakby prawda jest niczym innym jak bytem odniesionym do intelektu. Jest niczym innym jak bytem odniesionym do intelektu. To co, tak jak byt odniesiony do woli jest dobrem, tak właśnie byt odniesiony do intelektu jest prawdą. I to jest taka bardzo dobra definicja, może nie samej prawdy w tym najbardziej ogólnym zakresie, bo ona właśnie formalnie się wiąże bardziej z intelektem, ale żeśmy mówili o tym, że wiąże się również właśnie z rzeczą i że przyczynowo właśnie najpierw z rzeczą, że my odczytujemy prawdę z rzeczy, że to jest właśnie to, co jest tutaj ważne. I tu jeszcze to ksiądz Szymon też oczywiście jest też wielkim tutaj zwolennikiem tego, że pewna broszura dotycząca natury prawdy, gdzie to zostanie wszystko dokładnie, zostało już właściwie zrobione, tylko jeszcze musi zostać wydana ta broszura, ale tam odsyłam do tej broszury, która niedługo się, miejmy nadzieję, pokaże. Tam zostało to wszystko w miarę prosty sposób wyjaśnione, także tą osobę i wszystkie inne zachęcam w przyszłości do przeczytania właśnie tej broszury. Bardzo dziękuję. Ale pozwolę sobie, skoro pytanie było, żeby wyjaśnić jak w przedszkolu, nie myślę, że będzie słychać, to ja pozwolę sobie streścić wywód księdza i myślę, że to może pomóc. Prawdą jest zarówno to, że ta szklanka tu jest, jak i prawdziwym jest moje poznanie, że ta szklanka tu jest. To są dwa aspekty prawdy, to znaczy ten obiektywny, szklanka jest, i subiektywny, wiem, że szklanka jest. I to w największym skrócie jest prawda. Czas już minął, ale jeszcze pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie. Pozostałe pytania, jeśli komuś szczególnie zależy, to bardzo proszę, żeby już prywatnie podszedł do prelegentów. A ostatnie pytanie do pana redaktora. Czy z całego dorobku twórczego papieża Benedykta XVI można wyróżnić jakieś pojedyncze teksty będące zgodnymi z tradycją i pożytecznymi dla katolików? No, występuje to oczywiście w bardzo dziwnej roli, bo takiego nadinkwizytora trochę. Co oczywiście jest zabawne skądinąd, biorąc pod uwagę, że przecież to kardynał Ratzinger jest tym super pancer kardynał, prawda? Tak to oni mówią i mówią obrońcą wiary. A tak poważnie już na to biorąc, to oczywiście myślę, że ja mogę powiedzieć tyle, co przynajmniej na mnie zrobiło wrażenie, czy do czego warto się odwoływać. Wspomniałem Państwu ten wykład z Ratyzbony. Wydaje mi się, że to jest rzecz naprawdę godna uwagi i
raczej oczywiście na poziomie filozoficznym niż teologicznym, ale na pewno nikt z tego powodu, jak ten tekst przeczyta, nie będzie zagrożony, tak można powiedzieć, jego wiara nie będzie zagrożona. Na pewno, powiedziałbym tak, na przykład w dłuższym, ale znowu, to z pewnym zastrzeżeniem raport o stanie wiary, bo wszystko to, co Państwo czytałem, wiele innych fragmentów jest bardzo dobrych, no ale na przykład jak się zaczyna ten początek tego wywiadu, to duża część jest poświęcona temu, jak rzeczą absolutnie niewątpliwą są teksty Soboru Watykańskiego II i są uzasadniane w sposób taki, jak też powiedziałem, przez podmiot. Tak? To znaczy, skoro Kościół, krótko mówiąc, Jan 23 został wybrany legalnie, Paweł VI legalnie, zatwierdzili dokumenty, są właściwe. I z tego, że zatwierdzili, to wynika, że one są słuszne, są co było wcześniej, prawda? No to odwrócenie, bo pytanie przecież nie brzmi o to, czy ktoś był wybrany legalnie, czy był nielegalnie, czy ktoś był zwołany legalnie, czy było zwołane nielegalnie, tylko czy da się uzgodnić te fragmenty poszczególnych tekstów z tym, co było wcześniej w szczególnych aspektach, chociażby jeśli chodzi o ekumenizm, jeśli chodzi o dialog międzyreligijny, jeśli chodzi o rozumienie wolności i sumienia, relacji między Kościołem a państwem. No to są wszystkie rzeczy, gdzie na pierwszy rzut oka widać, że są pewnego rodzaju co najmniej chropowatości. Nie da się z tego wybrnąć w taki prosty sposób, mówiąc, że skoro legalna władza coś zatwierdziła, to jest już, że tak powiem, nie da się tego nad tym przeskoczyć. Ale na pewno spore, znaczące fragmenty tej książki tak. Jeśli chodzi o Jezusa z Nazaretu, to trzytomowe wydanie, to na pewno to uważam, że pierwszy tom i trzeci tom, to jest taki malutki tomik właściwie poświęcony Bożemu Narodzeniu, są jeśli pojawiają się pytania czy wątpliwości, to są naturalną rzeczą, bo każdy może w obrębie naszego systemu katolickiego je mieć. Jeśli chodzi o drugi tom, no to jak mówiłem już, ja pisałem o tym parę razy, ogromne wątpliwości związane z tym, dlaczego w taki dziwny sposób Józef Ratzinger przedstawia kwestię procesu Pana Jezusa, tak? To znaczy tak naprawdę robi wszystko, co może, żeby tylko zdjąć winę i odpowiedzialność z władz żydowskich i z Żydów i przerzucić ją na jakąś wąsko wybraną grupę saduceuszy, ale to taką już naprawdę jeszcze część tych saduceuszy. No, w oczywisty sposób widać tutaj perspektywę polityczną, tak można było powiedzieć. Jeszcze zresztą te fragmenty były wybrane, pokazały się jeszcze przed książką i później pochwalił Benjamin Netanyahu. Tak? No więc nie twierdzę, że Benjamin Netanyahu pochwalił to, co znaczy, że musi być fałszywe, ale sami Państwo rozumieją, że co to jest za pomysł. Watykan wyda jakieś fragmenty, premier Izraela to chwali, a potem katolicy to dostaną. To jest właśnie to wielkie odkrycie, które miało być. Zresztą, ale w tej książce na przykład, co jest rzeczą na pewno pozytywną, ja do tych fragmentów już tutaj nie dotarłem. Bardzo dziwne stwierdzenia padają na temat zmartwychwstania w tym wprowadzeniu chrześcijaństwo. Bo tak Bóg ma prawdę, jak się to czyta, to można dojść do wniosku, że co najmniej mamy tutaj podważenie wiary w ciała zmartwychwstanie, mówię w tej książce. Natomiast w drugim tomie ten fragment akurat jest jak najbardziej ortodoksyjny i pada stwierdzenie i rozsądne, i katolickie, że ten, kto mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, musi też mówić o zmartwychwstaniu ciała, prawda? Czyli z tym małym zastrzeżeniem dotyczącym tego fragmentu dotyczącego procesu Jezusa też ta książka jest moim zdaniem jak najbardziej cenna. Ale to wszystko, co mówię, sprawia, że pewnie nie jestem specjalnie przekonującym orędownikiem od takiego uznania, że te pisma same w sobie za każdym razem mogą wzmocnić wiarę, tak byśmy to pytali. Tak? No, ale trudno, żeby było inaczej, skoro mówię, że istotą myślenia kardynała był neomodernizm. Ona w sobie to, że to jest zawsze tak, 90% nawet w jakimś tekście jest rzeczy słusznych, ale zawsze jakaś szczypta się pojawia i trzeba być w związku z tym niestety bardzo ostrożnym, bo takie szczypty czegoś innego sprawiają, że cały sposób myślenia jest inaczej nastawiony. Zresztą Państwu nawet jeszcze cytowałem bardzo słuszne stwierdzenie o New Age, o tym, że jest relatywizm powszechny, że wiary się mieszają i tak dalej. I nagle gdzieś tam pojawia się twierdzenie, że odpowiedzią na to ma być odkrycie nowej relacji ja-ty. Tak?
No i znowu ktoś powie, no dobrze, no w całym tekście to są dwa zdania, tak? Ale są ludzie, którzy przez powód tych dwóch zdań zaczynają nagle myśleć, no dobrze, to jest ta właściwa odpowiedź i w związku z tym popadają w jakieś zwątpienie i słabość. Więc może jest wielu innych w Polsce zwolenników tezy mówiących o tym, że te teksty, te książki są czymś, co nas wzmacnia, buduje, i ja zalecam raczej ostrożność i wskazuję na te fragmenty, które wydaje mi się są najlepsze. Część raportu o stanie wiary, wykład z Ratyzbony, Jezus z Nazaretu z pewnymi zastrzeżeniami. Dziękuję. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta.